To wszystko dzieje się w czterech ścianach. Zazwyczaj nie ma świadków. Sprawcy nieszczęścia płaczą podczas procesu sądowego. Powtarza się tłumaczenie: nie chcieli, kochali swą ofiarę. Sąd musi poznać okoliczności, więc rozprawa jest miejscem dramatycznych spowiedzi oskarżonych, bardzo intymnych. W kontraście do rzeczowych opinii biegłych psychologów. Zapada wyrok. Nastolatek, który w czasie lekcji śmiertelnie ugodził nożem kolegę, spędzi w więzieniu więcej lat niż dotąd przeżył. Syn Amerykanki, która dla niego przeprowadziła się do nieznanej Polski, a on ją udusił i wyrzucił poćwiartowane ciało do Wisły, usłyszał 25 lat za kratami. Robiąca karierę polityczną prawniczka, która owładnięta toksyczną miłością do studenta zabiła go, podejrzewając, że chce od niej odejść, przekreśliła swe awanse wyrokiem. 15 lat odosobnienia. Mężczyzna, który po zabójstwie narzeczonej napisał na kartce: za to twoje traktowanie mnie jak śmiecia i oskubanie, kłamczucho. I wyszedł, zostawiając bez opieki niemowlę, wyjdzie na wolność za 16 lat. Tylko 5 lat za kratami dla zabójczyni kochanka, który trzymał pod ich łóżkiem kij bejsbolowy i często po niego zasięgał. Wszyscy w rodzinie wiedzieli, że jest katowana, ale panowała zmowa milczenia. Oburzyli się, kiedy sąd skorzystał z prawa do nadzwyczajnego złagodzenia kary. Tego rodzaju rodzinne portrety wyjęte z ram, a jest ich 20, stanowią treść zbioru reportaży Heleny Kowalik pod tytułem Piekło rodzinne. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat, w której znajdziecie tysiące audiobooków. Między innymi jest tam najnowsza książka Piekło rodzinne Heleny Kowalik, wieloletniej sprawozdawczyni sądowej i reporterki, którą często przywołuję w swoich podcastach. Dla nowych słuchaczy mam kod 5NZ, z którym możecie się zarejestrować na 30 dni darmowego okresu w pakiecie Basic, obejmuje on 20 godzin słuchania, a zamiast wpisywać kod, możecie skorzystać z linku w opisie odcinka. Co ważne, musicie zarejestrować się na stronie, natomiast słuchać możecie już w aplikacji. Co ciekawe, jedną z opcji w BookBeat jest to, że w aplikacji słuchać możesz również w trybie offline. Wystarczy wybrać książkę, którą chcesz czytać lub słuchać, pobrać ją przez aplikację, kiedy masz dostęp do internetu. Natomiast jedynym ograniczeniem to liczba pobranych książek, co zależy od pamięci na twoim urządzeniu. Dobrego słuchania. A dziś zapraszam was na historię, która wydarzyła się 38 lat temu, bo w 1986 roku, kiedy światem wstrząsnęła historia o wybuchu i awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Zbigniew Wołoszyn urodził się w 1941 roku na terenie Niemiec, gdzie jego rodzice podczas wojny zostali zesłani na prace przymusowe. W 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, Zbigniew z rodzicami wracają do Polski i zamieszkują na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. I to właśnie tam mały Zbyszek idzie do szkoły. Na wczesnym etapie edukacji chłopca już w sumie zauważono, że Zbigniewa nie tylko mocno ciągnie do nauk ścisłych, ale również, że jest w tych naukach bardzo dobry.
Po zdaniu matury w 1958 roku idzie na studia na Wydziale Fizyki, a wybiera je na Uniwersytecie Warszawskim. Po ukończeniu studiów zaczyna pracę w zakładzie rentgenografii Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk. I to wszystko dzieje się w tym samym czasie, kiedy poznaje swoją ukochaną, Janinę, z którą wkrótce bierze ślub. A w 1969 roku na świat przychodzi ich dziecko. Po jakimś czasie rezygnuje z pracy w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk, wyprowadza się z Warszawy, bo decyduje się podjąć pracę na rzecz Instytutu Badań Jądrowych, ale po 2 latach powraca do Warszawy, gdzie pracuje w Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości oraz w Laboratorium Pomiarów Promieniowania Jonizującego. Tam zajmuje się głównie analizą aktywności źródeł promieniotwórczych. Jest to też okres zimnej wojny, więc na temat wojny jądrowej, bomb atomowych panuje istna panika i wszyscy się tego niesamowicie boją. Świat stoi na granicy przepaści, właśnie to nad przepaścią takiej ostatecznej wojny jądrowej. Więc te instytuty faktycznie były bardzo potrzebne, tak jak dzisiaj są potrzebne. Ale jednak panował duży strach i lęk przed tym, że ktoś w końcu odpali taką bombę i zniszczy świat. W 1980 roku Zbigniew Wołoszyn dołącza do Związku Niezależnego Związku Zawodowego Solidarność. Po wprowadzeniu stanu wojennego Wołoszyn zostaje dyscyplinarnie zwolniony z pracy za szerzenie działalności opozycyjnej. Tu wkraczamy w taki chyba najcięższy czas polskiej komuny. Po krótkim jednak czasie, dzięki swoim zdolnościom i umiejętnościom, znajduje kolejną pracę jako pracownik inżynieryjno-techniczny w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, w skrócie CELOR. To też pokazuje, jak niewielu było specjalistów w tej dziedzinie, że nawet kogoś z tak skażoną z punktu widzenia władzy PRL kartoteką można było jednak zatrudniać, albo trzeba było zatrudniać, bo nie było innego wyjścia. W kwietniu 1986 roku, po wybuchu reaktora atomowego w Czarnobylu, Wołoszyn znajduje się w zespole specjalistów badających skalę promieniowania radioaktywnego. Jak wyglądał ten dzień, ten czas, kiedy Wołoszyn wraz ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy dowiedzieli się o tym, że coś złego się dzieje za granicą? Pokrótce przypomnę, że do tej katastrofy doszło w nocy z 25 na 26 kwietnia w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. W wyniku awarii, tutaj cytuję Wikipedię, przy przegrzaniu się rdzenia reaktora doszło do wybuchu wodoru, a wskutek tego pożaru i rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych. Była to największa katastrofa w historii energetyki jądrowej na całym świecie i jedna z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Razem z katastrofą w elektrowni jądrowej Fukushima została zakwalifikowana do 7 najwyższego stopnia w skali INES. To jest skala stworzona wspólnie przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej oraz Agencję Energii Jądrowej OECD i pozwala ona ocenić skutki zdarzeń radiacyjnych oraz sprawnego, jednoznacznego informowania o właśnie takich katastrofach. No bo tutaj w Czarnobylu, jak pewnie większość z Was wie, doszło do przede wszystkim wielkiej zmowy milczenia i dezinformowania całego świata o tym, do czego doszło w ogóle w Związku Radzieckim. Przyczynami technicznymi tej katastrofy, tutaj znowu cytuję, były błędy konstrukcyjne reaktora polegające na wzroście jego reaktywności w wyniku wrzenia wody w reaktorze. To też jest taka absolutnie skandaliczna sytuacja, że to było jedyne chyba miejsce na świecie, przynajmniej o którym wiadomo, w którym można było ręcznie pominąć wszelkie systemy zabezpieczeń, tak żeby właśnie przyspieszyć czas działania albo coś spowolnić. I tutaj właśnie doszło do takiej sytuacji, gdzie doszło do testu
w którym ktoś arbitralnie pominął bardzo wiele systemów bezpieczeństwa, no i to doprowadziło do tej niesamowitej katastrofy. Łącznie w elektrowni doszło do 2 wybuchów. Pierwszy o godzinie 1:24, 20 sekund, a drugi wybuch miał miejsce nieco później, ale w efekcie obu tych wybuchów do atmosfery dostał się radioaktywny pył, a te radioaktywne cząstki wyrzucone do atmosfery wybuchem, jak i te emitowane nadal w wyniku trwającego pożaru grafitu, tworzyły pióropusz radioaktywnych drobin o wysokości 1030 metrów, który następnie przemieścił się w stronę miasta Prypeć. Wiatr utrzymywał jednak chmurę radioaktywnych cząstek z dala od miasta. No w efekcie oczywiście tej katastrofy ewakuowano miejscowość, całe miasto Prypeć, też miasto Czarnobyl. Jeden ze strażaków, który był w miejscu wybuchu i na miejscu katastrofy, opowiadał o tym tak. Przyjechaliśmy za 10 czy 15 druga w nocy. Widzieliśmy porozrzucany wokoło grafit. Czy to jest grafit? Zapytał Misza. Kopnąłem leżący na drodze kawałek, ale jeden ze strażaków podniósł go. Jest gorący, powiedział. Kawałki grafitu były różnych rozmiarów. Jedne wielkie, inne tak małe, że dało je się podnieść. O promieniowaniu nie wiedzieliśmy prawie nic. Nawet ci, co pracowali tu wcześniej, nie mieli pojęcia. W pojazdach nie było wody, więc Misza napełnił zbiorniki i wycelowaliśmy strumień w górę. Potem ci chłopcy, którzy niedługo potem umarli, poszli na dach. Waszczyk Kolia, Wołodia Prawik i inni. Wspięli się po drabinie i nie widziałem ich więcej. Szacuje się, że w Czarnobylu co najmniej 134 pracowników samej elektrowni i członków ekip ratowniczych było narażonych na działanie bardzo wysokich dawek promieniowania jonizującego, po których rozwinęła się ostra choroba popromienna. 28 z nich zmarło w wyniku napromieniowania, a 2 osoby zmarły od poparzeń. Wielu ludzi biorących udział w akcji zabezpieczenia reaktora zginęło podczas towarzyszących akcji wypadków budowlanych. Najbardziej spektakularnym wypadkiem była uchwycona na filmie katastrofa śmigłowca, którego łopaty wirnika uderzyły o mało widoczne liny dźwigu, a cała załoga śmigłowca zginęła. To są oczywiście filmy, które możecie zobaczyć no chociażby na YouTubie. Po katastrofie wyznaczono zamkniętą strefę buforową o powierzchni 2500 km² i wysiedlono z niej wszystkich mieszkańców, choć jak wynika z aktualnych badań, silnie skażony obszar w okolicach elektrowni ma powierzchnię 0,5 km². W promieniu 10 km od elektrowni utworzono strefę szczególnego zagrożenia, a w promieniu 30 km strefę o najwyższym stopniu skażenia. Zlikwidowano 20 pobliskich kołchozów i wyłączono z uprawy rolnej 100 tysięcy hektarów ziemi rolnej. Ewakuowano całą ludność miasta Prypeć, liczącą wówczas 50 tysięcy mieszkańców. Skażeniu uległo 9% obszaru Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a po 1991 roku konsekwencje katastrofy nadal dotykają niepodległą Ukrainę. Najbardziej kontrowersyjne w całej oczywiście tragedii czarnobylskiej było to, że Związek Radziecki nie informował o niej całego świata, a chmura radioaktywnego pyłu przenosiła się na północ i na zachód. Początkowo władze sowieckie nie informowały opinii publicznej ani innych krajów o katastrofie i jej skali. Kraje zachodnie dowiedziały się o wydarzeniach m.in. dzięki pracownikom znajdującej się w Szwecji elektrowni atomowej Forsmark, którzy 28 kwietnia 1986 roku wykryli radioaktywną chmurę. I co się wtedy działo w Warszawie? Bo w Warszawie również doszło do anomalnych odczytów aparatury i między innymi te odczyty odebrał Zbigniew Wołoszyn. Pierwsza informacja w Polsce na temat tego, że doszło do jakiejś katastrofy, początkowo w ogóle, kiedy naukowcy odbierają tak anormalny odczyt, są absolutnie przekonani, że rozpoczęła się wojna jądrowa. Natomiast pierwsi naukowcy, którzy donoszą o tym, że coś jest nie tak, to naukowcy z Suwałk. Tam wzrost pomiarów był 50 tysięcy razy większy od tych, które są notowane tam na co dzień od wielu, wielu lat.
Zbigniew Wołoszyn pracuje w Warszawie ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy nad monitoringiem i pomiarami radioaktywności. Również są przekonani, że doszło do albo wybuchu bomby, albo do jakiegoś ataku i zaraz świat się dowie, że wybuchła kolejna wojna i że jesteśmy już na skraju przepaści. W Polsce reaguje się dość szybko, ale też nie można reagować w taki sposób, w jaki by się chciało, czyli zaalarmować, że coś się stało tu i tu, nie ma żadnych konkretów. Natomiast władze bardzo szybko decydują się na to, żeby wszystkim podać płyn Lugola. Płyn Lugola został podany ludności i dzieciom w 1986 roku właśnie na wniosek specjalistów z Celoru, czyli z tego miejsca, gdzie pracował Zbigniew Wołoszyn. Wówczas tym instytutem kierował Zbigniew Jaworowski. Zaaplikowano ten płyn w celu zapobieżenia wchłaniania radioaktywnego izotopu jodu z opadów promieniotwórczych powstałych w wyniku wybuchu i pożaru elektrowni w Czarnobylu. Nadwyżki jodu przyjęte w płynie Lugola miały za zadanie powstrzymać wbudowywanie radioaktywnych izotopów jodu w hormony tarczycowe. Zastosowanie płynu Lugola z perspektywy czasu było zbędne, nawet w opinii samego Jaworowskiego, który w rozmowie z dziennikarzem Polityki stwierdził w 2006 roku, że gdybym miał wówczas obecną wiedzę na temat skali skażeń i tego, co dokładnie wydarzyło się w czarnobylskiej elektrowni, nie rekomendowałbym nawet podawania ludności płynu Lugola. Główną motywacją tego działania była całkowita blokada informacyjna ze strony Związku Radzieckiego, bo naukowcy, nie znając prognozy nasilenia promieniowania, brali pod uwagę najbardziej pesymistyczny wariant, więc po prostu zrobili to, co wydawało im się na tamten moment najbardziej właściwe. Trudno im się dziwić, z perspektywy czasu wszyscy jesteśmy mądrzejsi. Wiemy więcej, ale na tamten moment zareagowali bardzo skutecznie. Zaczyna panować wokół naukowców, którzy zajmują się badaniem tej katastrofy, właściwie jeszcze nawet nie wiadomo o żadnej katastrofie, ale tego wzrostu promieniowania. Co więcej, naukowcy, którzy pracują nad analizą stężenia promieniowania radioaktywnego, nie budzą zaufania wśród samej społeczności. Uspokajają ludzi, że to nic groźnego, ale skutki uboczne budzą wielkie przerażenie wśród społeczności, chociaż tak naprawdę są one niewielkie. I Zbigniew Wołoszyn również nie ma zaufania do swoich kolegów nawet i koleżanek, ponieważ zna się na tym, wie, że wyniki, które są pobierane i analizowane i poddawane ocenie, a potem powstają z tego raporty, nie są rzetelne. Więc postanawia na własną rękę poprowadzić badania na temat skażenia powietrza po wybuchu w Czarnobylu i postanawia te wyniki zbierać po kryjomu, po cichu, ewentualnie w towarzystwie jakichś kilku naprawdę bardzo zaufanych osób. Wyniki jego badań są niepokojące mocno i postanawia on, gdzie się opublikować, ale gdzie można opublikować takie wyniki, jeśli jest cenzura, nie ma wolnych mediów, nie ma miejsca, w którym mógłby się tymi wynikami podzielić. Nad wszystkim czuwają oczywiście służby, więc monitorują pracę takich instytutów, są obserwowani i do tego wszystkiego jeszcze w Polsce działają agenci KGB, którzy również mają wtedy pewnie dość wzmożoną aktywność kontrolującą działania właśnie na przykład takich instytutów jak Celor i Polska Akademia Nauk. Dlatego postanawia wykorzystać podziemną prasę opozycyjną. To było takie czasopismo Baza, w którym ono należało do Solidarności i właśnie tam zaproponowano mu, żeby opublikował wyniki swojego zatrważającego raportu. Chociaż Wołoszyn też nie dzieli się tymi wynikami nawet z kolegami z Solidarności, ale obiecuje im jednak, że wszystko, co uda mu się ustalić, opublikuje w tej bazie. Sam był też współzałożycielem tego czasopisma, natomiast mówi tylko półsłówkami, jest bardzo zamknięty w sobie, bardzo ostrożny. Wie, że ktoś może w każdej chwili mu zaszkodzić, albo go zatrzymać, albo znowu go pozbawić pracy. Bardzo stara się, żeby do takiej sytuacji nie doszło. Wołoszyn pracował nad tym, zbierając pomiary i próbki. Chodził po lasach, wykorzystywał aparaturę z meteorologii za pomocą znajomości, bo pracował wcześniej też w Instytucie Meteorologii, ale tam już nie pracował w momencie, kiedy pracował w Celorze. Więc nawet te badania robił niejako poza prawem i niezgodnie z prawem, więc korzystał z życzliwości swoich znajomych, przyjaciół, bo był sam bardzo życzliwym człowiekiem.
Jednak właśnie z racji tego, że wiedział, że robi coś nielegalnego, to czuł zagrożenie, czuł niepokój. Bardzo chciał jednak udowodnić, że pomiary wykorzystywane przez komisję rządową nie są prawidłowe i mają tylko i wyłącznie zamiar wspierać Związek Radziecki w ich propagandzie na cały świat. No bo no cały świat oberwał tą chmurą czarnobylską. Jego najbardziej chyba motywowało do pracy nad tym własnym raportem to, że to była końcówka kwietnia, zaczął się maj, czerwiec, lipiec, sierpień. To są prace polowe, jest lato. I ludzie, otrzymując takie uspokajające informacje od rządu, wychodzili na dwór, pracowali w polu, jedli warzywa, owoce z tej ziemi, która mogła być skażona. Pracowali przy uprawach, przy koszeniu traw, rozbierali się, więc to po prostu byli narażeni na to promieniowanie, które przechodziło zza wschodniej granicy albo które po prostu nasyciło ziemię i rośliny do tego stopnia, że mogło być to dla nich bardzo szkodliwe. Wołoszyn wielokrotnie alarmował, że badaniom skażenia zostaje poddana tylko i wyłącznie żywność, która przeznaczana jest na eksport, a nie na import. Więc co się dzieje z tą żywnością, którą je każdy Polak, każda Polka, która trafia na nasze stoły poprzez targi, z bazarów, z jakichś skupów owoców i warzyw. Był absolutnie przerażony tym, że Polacy jako naród są narażeni na wręcz pożeranie, pochłanianie ogromnych ilości skażonej żywności. Zbigniew Wołoszyn w styczniu 1987 roku zostaje zaproszony na konferencję naukową do Indii. Bardzo chciał na nią pojechać, zresztą się szykuje i ma zamiar na tej właśnie konferencji opublikować wyniki swoich prac właśnie nad tym raportem. Informuje o tym tylko swoich najbliższych znajomych, że właśnie taki jest cel jego wizyty. On nawet nie mówi naukowcom z Indii i organizatorom tej konferencji, z czym on tam przyjeżdża, z czym jedzie. Więc o tym raporcie wie zaledwie pewnie rodzina profesora, może najbliższa tylko żona, najbliżsi współpracownicy i nikt więcej. Natomiast właśnie styczeń 1987 roku to ma być miesiąc, w którym skala katastrofy czarnobylskiej ma ujrzeć światło dzienne. 9 stycznia 1987 roku Zbigniew Wołoszyn wstaje do pracy o 6 rano. Kiedy wychodzi z domu, zauważa, no już jest na zewnątrz, że nie zabrał portfela z pieniędzmi, więc postanawia zawrócić do domu. Wtedy jeszcze raz żegna się z żoną i idzie do pracy. Listę obecności podpisuje przed 8. Natomiast między 8.15 a 8.20 wychodzi z biura przy ulicy Konwaliowej, to jest na warszawskim Tarchominie. Nawet byłam na ulicy Konwaliowej wiele, wiele razy, bo tam jest studio nagrań pewnego zespołu, który mój mąż bardzo kocha i tam często jeździliśmy swego czasu. I faktycznie Celor jest na tyłach tego studia, więc taki niepozorny budynek w przemysłowej części Warszawy. Wychodzi z tego biura tuż po otrzymaniu telefonu. Nie wiadomo, kto do niego dzwoni, natomiast Zbigniew Wołoszyn mówi, że jest z kimś umówiony. Wychodzi z teczką z dokumentami, no i mówi, że wróci tam o którejś godzinie, ale nie mówi dokładnie o której. Po prostu jak skończy to spotkanie, to pojawi się z powrotem w biurze. I mniej więcej też kilkadziesiąt minut po 8 rano, nieopodal, dokładnie w budynku hotelu robotniczego FSO na Żeraniu, czyli mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie znajduje się Celor. Mężczyzna odprowadzający dziecko do przedszkola i mieszkaniec jednego z lokali w tym hotelu robotniczym. Hotele robotnicze to po prostu były bloki, tylko że miały takich mieszkań, jakie sobie wyobrażamy dzisiaj, M3, M4, tylko to zazwyczaj były takie jednopokojowe. Dostrzegają leżącego pod blokiem na ulicy Kowalczyka 5 mężczyznę. Na miejsce oczywiście zostaje wezwane pogotowie i milicja. Mężczyzna, który leży pod blokiem, nie żyje. Denat ma na sobie ortalionową kurtkę oraz biały zegarek na ręce. Wokół niego zabezpieczono odłamki szkła, zbitych okularów. Pasek, który mężczyzna miał na sobie, pękł w kilku częściach. Ciało znajduje się w odległości 2,5 metra
od ściany budynku. No wygląda jakby wypadł z okna, jakby skoczył z tego budynku. Milicjanci postanawiają oczywiście ten budynek szybko sprawdzić. Zauważają, że okno na 12 piętrze jest otwarte na oścież. Udają się na to 12 piętro, jest to okno, jak rozumiem, z korytarza. Na parapecie tego otwartego okna znajdują rękawiczki oraz czapkę. Ale ze względu na to, że nie znaleziono żadnych dokumentów przy tym mężczyźnie, jedynie gotówka oraz długopis, ciało zostaje przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Warszawie. Około południa, czyli kilka godzin po tym zdarzeniu, do biura Zbigniewa Wołoszyna dzwoni jego syn. Chwilę później jego żona. Telefon odbiera jednak inny pracownik, który informuje, że Zbyszek wyszedł i jeszcze nie wrócił ze spotkania. Zostawił jednak torbę, więc zaraz na pewno po nią wróci. Oni też się nie niepokoją tym, że Zbigniew przyszedł do biura, wyszedł i nie wraca, bo tak po prostu czasami się chodziło na jakieś różne spotkania. Nie mają więc absolutnie żadnego powodu do niepokoju. Jednak późnym popołudniem ten niepokój pojawia się głównie w sercu Janiny, ponieważ już jest dawno po pracy, a Zbigniew z niej nie wrócił, nie było też z nim kontaktu, nikt w biurze nie widział, żeby Zbigniew wrócił chociażby po rzeczy i odmeldował się, odbił kartę. Dlatego też pani Janina Wołoszyn postanawia zadzwonić do kolegi z pracy, Marka Hoffmana. Ten również zaczyna się niepokoić już wtedy z nią. Razem z Janiną jadą do biura przy ulicy Konwaliowej. Zabierają teczkę Zbigniewa, w której znajdują dokumenty, książeczkę zdrowia oraz niezjedzone kanapki. Janina dzwoni wtedy do wszystkich szpitali, na milicję. Nie dowiaduje się niczego. Po jakimś czasie otrzymuje wiadomość od pracownika laboratorium właśnie z tego Zakładu Medycyny Sądowej. Podejrzewam, że jest to też jakiś działacz Solidarności, który ją po prostu informuje półlegalnie i nieoficjalnie, że w godzinach porannych znaleziono niezidentyfikowane zwłoki mężczyzny przed hotelem robotniczym, a po udaniu się do Zakładu Medycyny Sądowej Janina rozpoznaje Zbigniewa. Co więcej, kiedy ona się tam udaje i identyfikuje zwłoki, to wieczorem dostaje telefon od milicji, czy już od służb, już też nie wiem, bo różnie to źródła podają. W każdym razie dostaje wówczas ogromną burę, że dlaczego się wtrąca, dlaczego nie czeka na informacje, dlaczego ignoruje wszystkie zalecenia. Więc no jest bardzo nieprzyjemnie, już wtedy wie, że ta sprawa, delikatnie mówiąc, śmierdzi. Komenda Dzielnicowa Milicji Obywatelskiej Warszawa Praga Północ prowadzi śledztwo. Zlecają sekcję zwłok, podczas której ustalają, że przyczyną śmierci było rozległe uszkodzenie narządów wewnętrznych spowodowane upadkiem z dużej wysokości. Zbigniew Wołoszyn ma zmiażdżoną głowę i klatkę piersiową. W jego krwi nie stwierdzono obecności alkoholu oraz substancji jakichś psychoaktywnych. Nie stwierdzono też żadnych innych uszkodzeń na ciele, które wskazywałyby na walkę lub samoobronę. 27 marca 1987 roku, czyli no, dwa miesiące później, po ustaleniach Komendy Dzielnicowej Milicji Obywatelskiej, umorzono śledztwo, uznając je za typowe samobójstwo. Jednak na prośbę Janiny Wołoszyn adwokat, którego zatrudnia pan Andrzejewski, na początku kwietnia 1987 roku pisze pismo w tej sprawie do prokuratury rejonowej Warszawa-Praga Północ i wymienia w tym piśmie następujące niedopatrzenia w śledztwie. Przede wszystkim przesłuchanie świadków miało miejsce dopiero w marcu, dwa miesiące po śmierci Zbigniewa Wołoszyna. Wersja samobójstwa została z góry przyjęta przez milicję, przez co śledztwo nie było kompletne, bo nikogo nie interesowało, co naprawdę się stało. Nie było szkiców sytuacyjnych, nie było dokumentacji fotograficznej, jak leżało ciało, w jakiej pozycji, nie było zdjęć z tego 12 piętra. Były niedbałe oględziny, zostały przeprowadzone w sposób no, w ogóle po łebkach. Niekompletny. Nie było też wątku o zaginionych dokumentach, bo bliscy i współpracownicy wiedzieli, że Zbigniew Wołoszyn od długiego czasu gromadzi materiały pogrążające władzę, jeżeli chodzi o fałszowanie wyników pomiarów związanych właśnie z tym zwiększonym promieniowaniem. Do tego wszystkiego on z pracy rano
wyszedł w dniu śmierci z teczką z dokumentami, która nie została nigdzie odnaleziona, więc zniknęła ta teczka. Do tego wszystkiego sekcja zwłok nie wykluczała faktu, że Zbigniew Wołoszyn mógł zostać wypchnięty przez okno, no bo wypchnięcie nie zostawia za bardzo śladów, nie musi być to kopnięcie czy uderzenie, wystarczy kogoś delikatnie wypchnąć. Do tego wszystkiego nie przebadano, nie zrobiono ekspertyzy pozostałych pięter budynku. Przecież być może sprawcy zawlekli ciało Zbigniewa Wołoszyna. Na przykład mógł zostać, nie wiem, uderzony, ogłuszony w jakiś sposób i dopiero wyrzucony przez okno, bo nie było świadków, którzy widzieliby tę sytuację, że profesor, znaczy tak mówię profesor, że Zbigniew Wołoszyn stoi na parapecie okna i sam wyskakuje. Śledztwo też nie wyjaśniło, kto zadzwonił do Zbigniewa Wołoszyna w dniu jego śmierci i z kim był umówiony na tym spotkaniu. Około 8:40 ktoś zadzwonił dzwonkiem do drzwi mieszkania numer 160 na 12 piętrze w hotelu robotniczym, właśnie z którego miał skoczyć Zbigniew Wołoszyn. Natomiast śledztwo nie wykazało, kto to był, bo kobieta, gdy otworzyła drzwi, nikogo nie ujrzała. Być może na przykład był to pan Zbigniew, który, nie wiem, wleczony przez sprawców albo uprowadzany po prostu tylko zdołał zadzwonić, nie wiem, może wzywał pomocy. Z kolei hydraulik pracujący w budynku hotelu podobno widział spadające ciało, ale nie zostało to ani wyjaśnione, ani potwierdzone, no ale wciąż to też nie tłumaczy tego, w jaki sposób Zbigniew Wołoszyn z tego okna wypadł. I po otrzymaniu tego pisma 23 kwietnia prokuratura uchyla decyzję o umorzeniu śledztwa, jednak nic nowego nie udaje się ustalić, a w sierpniu to śledztwo zostaje ponownie umorzone. Po 1989 roku, dokładnie 17 sierpnia 1989 roku, przez Sejm Kontraktowy zostaje powołana Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zbadania działalności MSW, tak zwana Komisja Rokity, Jana Marii Rokity. I ona będzie zajmowała się później właśnie badaniem takich niewyjaśnionych, między innymi niewyjaśnionych śmierci, zgonów, zabójstw osób związanych z opozycją. I w wyniku prac tej komisji śmierć Zbigniewa Wołoszyna zostaje zaliczona do tych objętych pracami komisji, a tym samym Zbigniew Wołoszyn zostaje uznany ofiarą, za ofiarę systemu PRL, która poniosła śmierć w wyniku swojej działalności opozycyjnej. W 2006 roku Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, stworzona przez Instytut Pamięci Narodowej, dzięki walce dziennikarza Wojciecha Wiktorowskiego, który wskazywał na szerokie tło polityczne śmierci Zbigniewa Wołoszyna, wznawia badania nad, znaczy no właśnie to śledztwo nad sprawą śmierci Zbigniewa Wołoszyna, ale niestety nawet z tak szeroką dokumentacją, jaką dysponował IPN, to śledztwo niczego nie wnosi. Marek Hoffman podczas zeznań, to przyjaciel, czy były współpracownik Zbigniewa Wołoszyna, stwierdził, że przed śmiercią Zbigniew Wołoszyn był bardzo przemęczony pracą, zostawał często po godzinach, pracując nad projektem. Wspominał też kolegom z pracy, że jest zły, bo jego przełożony odebrał mu ważny dla niego projekt i przekazał w ręce komuś innemu. Czuł się też upokorzony, poniżony, czasami zdegradowany. Stresował się tym, co odkrył na temat pomiarów po wybuchu reaktora. Mówił, że ma cień, że może być śledzony, a może miał po prostu urojenia, no nie wiadomo. Skarżył się na ból kręgosłupa i ogólnie na zły stan fizyczny. To mogłoby wskazywać na to, że znajdował się w bardzo trudnej sytuacji psychicznej, że mógł mieć wszystkiego dosyć. Natomiast żona i najbliżsi przyjaciele i rodzina nie potwierdzają absolutnie tego, żeby Zbigniew Wołoszyn czuł się źle, żeby był osobą no właśnie zdołowaną, zasmuconą, przytłoczoną. Więc no właśnie, tak jak przy samobójstwach trudno
zawsze dojść do tego, kto tak naprawdę ma rację. Z jednej strony, jeżeli ktoś prowadzi takie bardzo regularne życie, a domyślam się, że właśnie Zbigniew Wołoszyn jednak był osobą, która działała w jakiejś takiej dość ścisłej rutynie, to jednak łatwo zauważyć, że coś się z człowiekiem dzieje nie tak. Z drugiej strony, gdybyśmy byli w stanie wychwycić te wszystkie sygnały, które ktoś, kto zmaga się z chorobą czy z zaburzeniami i rozważa pozbawienie siebie życia, gdybyśmy potrafili te sygnały tak świetnie wyłapywać i gdyby były one tak oczywiste, no to raczej do tych samobójstw by tak często nie dochodziło, jak dochodzi. Więc to tak duży znak zapytania. W każdym razie osoby, które były związane z działalnością opozycyjną i z Solidarnością i z działalnością profesora Zbigniewa Wołoszyna w tym zakresie, twierdzą, że z całą pewnością nie miał powodów do tego, aby odebrać sobie życie, że wręcz był pracą i tym, co chce pokazać światu i przekazać światu, no był taki natchniony, więc w życiu by nie wycofał się z tego, co chciał zrobić. Szczególnie, że czekała go ta wizyta w Indiach. Większość z nich wskazuje na to, że Zbigniewa Wołoszyna nie zabił polski system, ale właśnie raczej nawet KGB, no, które działa w absolutnie specyficznie i też bez śladu i wtedy nawet nie ma jak ścigać takiej zbrodni, bo nie ma żadnej dokumentacji. Natomiast wszystkie dokumenty, jakie przez ponad pół roku swoich prac nad katastrofą w Czarnobylu Zbigniew Wołoszyn zebrał, po prostu zniknęły i nie ma ich nigdzie. Więc chyba to jest takim największym tutaj faktem, który mógłby wskazywać na to, że jednak doszło do zabójstwa na tle politycznym. W ogóle zbrodnie polityczne to ciekawy temat i niedługo się mu bardziej pochylę, ale o tym Was będę informować później. Na razie Was zachęcam do tego, żebyście przesłuchali najnowszej książki Heleny Kowalik w BookBeatie. Skorzystali z kodu 5NZ. To jest oczywiście kod dla wszystkich nowych użytkowników BookBeata. A my słyszymy się już niebawem. Życzę Wam dobrej majówki. Dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.